Witam was, moi drodzy. Ja jestem Agro. Czasem się wpakuję w bagno. To nie tym razem, bo dzisiaj wam pokażę zmiany w kurniku. Na początku, jak możecie zauważyć, klatka była tak, a jest teraz tutaj tak. I zbudowaliśmy odchowalnik, w którym są piękne, bo przepraszam, brzydkie przepiórki. Nie pamiętam już kto, ale chyba to był pan Sławek. Pozdrawiam pana Sławka. Pytał się, czy białe przepiórki będą miały takie złote główki. Nie, one nie będą miały, one się przebarwią. Jak można zauważyć, już tutaj białych piórek zaczynają dostawać na głowach. I one nie będą miały takich złotych łebków. O, przed chwilą silka siedziała w gnieździe. Ta biała, bo dzisiaj już dwa zniosły jaja, silka i brachma zniosła. Co wam mogę powiedzieć, włożyliśmy inkubator 51 jaj kurzych i 4 silki, 5 brachm. Nie denerwuj się, ja chcę tylko zobaczyć, czy coś tam masz dla mnie. Nic nie masz, to sieć. Nie stresuję cię już. Niech sobie siedzi. Myślałem, że lawendowa, ta siwa silka mi zakwoczy, pusia. Ale niestety przeszło jej, a już miałem nadzieję, że będę mieć pisklaki spod kwoki. No, nie jest tak łatwo. Tutaj jest wszystko dobrze. Dobrze się miewają. Niech sobie siedzą. Kurnik jest teraz otwarty, bo normalnie w ciul gorąco było. Tutaj te dziewczyny też wszystko dobrze. Nic się u nich nie dzieje. U tych to samo. Tutaj jest kogucik, który był tu. I tej białej kurce szybko i ładnie mówiąc zrobił kuku. No i pewnie zaraz będzie dużo osób, które się sprzeciwiły. Wrzuciłem do tego samca go i też dostał trochę, bo mu się zasłużyło. O, już silka weszła do gniazda. Zasłużyło mu się, bo nie ma prawa bić moich kobitek. Mam klienta na jaja lęgowe od tego białego stada. Bardzo mnie to cieszy, 40 jajeczek. I już wam mówię, że jeżeli ktoś by chciał jaja lęgowe, to cena to 70 groszy za jajeczko. Tutaj są koguty. A! Tutaj jeszcze chyba, jak dobrze pamiętam, życie Augusta mnie się pytało, czy będę mieć jaja lęgowe silek. Jaja mam, ale ja jaj nie sprzedam, bo po prostu mi się nie opłaca. Sprzedaży będą miesięczne silki. O, już na zmianę zaczynają siadać teraz. Basia siedzi, a wtedy Mika siedziała. Tutaj nasza Halina i tam Ela i generał oczywiście. Oddaliśmy już jednego szczeniaka, zostały teraz dwa. No i co?
Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam Was ciepło. Na razie i cześć.